Cześć, witajcie, jestem Szkoda w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag na naszym kanale. W ogóle, jak się bawicie w tym nowym roku? W sensie, no mamy już dzisiaj drugi, tak, dopóki chcecie, ja to nagrywam z pierwszego. Więc no, ostatnio nas zamknęli w siedzibie. No, zamknęli nas tutaj w takim jakby bunkrze Abstergo, że nas uznaje za jakichś podejrzanych czy coś takiego. Dobra, zamknij się, bo nie mogę się skupić. Za podejrzanych, nie chcieli nas tu wypuścić. Tutaj ta szefowa czy tam coś tam mówi, a weź się jeszcze sobie pobaw się tym animusem, bo jest podejrzenie hakera i wszystkich pozamykaliśmy. A takie na tutaj nagle gościu się odzywa ten nasz informatyk, który mówi, ta podejrzenie hakera, no ciebie, kurde, nie możesz wyjść. I wiesz, to już się zaczął coś śmiać, że nam chwilę pogroził, chwilę nie, i nam przepustka trzeciego poziomu i teraz możemy stąd normalnie wyjść. Chodźmy najpierw do kompa. Ty mówisz serio, czy ty coś pieprzysz, kocopoły? Fajny jest ten dźwięk. Jakby to ogarnąć, coś taką. Taką. Kurde, no. Mam to. Okej. Zhakowane. Co to jest? W jakim momencie naszej historii? Szlachetny i urodzony. Szlachetny z urodzenia i w obyciu Robert de Sable. Został. Zrozumiałem, że na urząd wielkiego mistrza zakonu templariuszy w roku 1191 sprawował go krótko, ale wpływ był jego był bardzo wielki. U boku Ryszarda dwie serce, obok Akke i przełamał szeregi Saladyn. Ogólnie jest to historia głównego złoczyńcy z pierwszego asasyna chyba. No, 5 na 33 hang komputer. Ciekawe, gdzie jest reszta. Dobra, tu jest winda, w której nie mogę iść. To jest na razie wyłączone. Boks roboczy, no. Dobra, to idziemy do celu. Nie w tą stronę. Tu mogę takim ala sprintem biegać, fajnie. Jeszcze dopiero teraz o takich rzeczach dowiaduję. Dobrze idę? Oczywiście, że nie. Włącz się do panelu sterowania kamerami. Zabawa taka sama z tą kulką? A nie, to jest to. Jak to działało? Okej. Mamy 7. Natomiast na największą liczbę, że... To już jest za duże. Serio. Ja szybko poszło. Pamiętam, że ostatnio się z tym bardzo męczyłem. I tak po prostu. Próbka mikrofonem. There's no need for you to be down here by yourself, Miss LeMay. My team will handle the investigation. But you need an extra set of eyes on this thing, John. We don't even know when the hackers broke in. It could take weeks to go through this data. One, at most. Still too long. I can't keep my team locked up for a week. Legally, you can. It's what they signed up for, even if they didn't read their contracts. Yes, of course. I just hate the idea. So what's the next step? My team is processing the data now. We'll start sifting through it tonight. Scout's honor. Coffee's on me, okay? Widzieliście, jak znikli? Co tu mogę zrobić?
nic ciekawego. Pamiętajmy, że my tu gdzieś cały czas szukamy tych takich kodów QR. Pewnie tego nie zbiorę, bo to akurat nie jest aż tak ciekawe. Nie ukrywając, i ciężkie do szukania. No tu się zbliżam. Nie, tu się oddalam. Gdzie ja teraz mam iść? Jakby za siebie. Czyli jednak szedłem dobrze. Find a server containing the network logs. Since I have a record of each and every one of your hacks, we'll just search for the timestamps on those and turn that data into something harmless. Easy as that. Wielki ten serwer Abstergo. I przerażający jednocześnie. Here we are. Beautiful. I'll update your communicator one more time. A little program I cooked up just for this purpose. There we go. I think that worked. No, on to się tym dobrze bawi. Nie wiem, co on tu robi? To nie wiem, czy to jest asasyn, czy co. Dobra, liczba docelowa znowu. Dobra, znowu idziemy od największej. I znowu. Ja zawsze to tak kombinowałem. Po prostu trzeba iść od największych i tyle. Znany Abs ND, no Abstergo WKS 306. To jest Abstergo Entertainment. Serwer Abstergo Industries. Gotowe? No dobra. A to też, no to też jest fajne. Ogólnie wszystkie te minigierki są super. Super, tylko trzeba dać sobie z nimi radę, a to nie jest aż tak prosto. Najgorzej, bo ja nie mogę wyjechać tu za ekran. Chyba, czy mogę? Ej, to jest pytanie, nigdy tego nie sprawdziłem. Mogę? Tak, mogę! To ja się nie mam czego tak stresować, dobra. Ej, ten początek jest tragiczny. Teraz. Boże. Dobra. Ja jestem przyznany. Ekstrakcja udana. Omijanie standardowych protokołów. Połączenie nawiązane. Normalnie to by komputer do czegoś takiego nie pisał, tylko by był ruszony tekst, który musisz jakoś zrozumieć. Pirates of Nightmares. Jakieś wideo. Przyjaciel koszmary? The dawn of the deadly 18th century. Rogues and sailors band together to live their lives by the sword. With no laws or morals. No gods and no fear. Only betrayal, mutiny, cruelty, and debauchery. There is plunder to be found on golden beaches. Will you risk life and soul to fight the pirates of nightmares? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane, and Blackbeard? To jest bardzo ciekawe, takie wszystkie rzeczy. O nie, pierdol. No nie pierdol, że ty żyjesz. Kurde, Juliono. Juliono, na czym mi nerwy? Już nawet pamiętam, jak ty masz na imię. Bo jesteś tak mało ważny. Ale w kurw. Ach.
Chyba to screena zrobię, może to wykorzystam na miniaturę. To zamknięcie skórkę. To chyba z powodu, bo po prostu jak sobie przypominam te wszystkie irytujące pierdoły przez nią. Całą trójkę. Boże. Tamten o tym wie, okej. Okay. On chciał się nas pozbyć. I chciał jakby nas przekazać jej, żeby ona przejęła nad nami kontrolę, czy coś takiego. Powinna się osiąść w twoim pieprzonym łbie. Ten gość jest coś bardziej dziwny. Na początku chciał nam pomóc, później chciał nas zabić, później nam groził, później zawsze z nami naszym przyjacielem, a teraz znowu nam grozi. Jest coraz bardziej przerażający. Byłem sakować? Nie mogę, bo tu siedzi inny typ. Tu też siedzi inny. No. Dziwne. Teraz on chciał żebyśmy... Okej. Okay. Czyli on chciał, żeby ona przyjęła nad nami kontrolę, coś mu nie wyszło. I on się zastanawia, czemu nas oszczędzili. Feloniously and in an hostile manner attack, engage and take seven certain fishing boats. Secondly, this court contends that the defendants lurked upon the high seas and did set upon, shoot at and take two certain merchant sloops, thus putting the captains and their crews in corporeal fear of their lives. Przypadkiem ponad rok? Edward James Kenway, born of motley parentage in Swansea, to an English father and Welsh mother. Married at 18 to Miss Caroline Scott, now estranged. She's a beautiful woman, I am told, but not at all well these days. If you touch her, you bastards, I'll... Quite a surprise finding you here rotting in a Jamaican prison. We heard rumors that you had taken up with the pirate Roberts. If you know the observatory's location, tell us now, and you'll be out of here in a flash. No tak, dobra, bo przecież nas ostatnio porwał Robert i nas sprzedał na jamańskie więzienie i my tu jesteśmy, a teraz tutaj jest... To co tutaj, ej, co tutaj robi Mary? W ogóle to mi się kojarzy... Kiedyś była taka historia o dwóch piratkach, które... Gdzieś tam oglądałem na historii bez cenzury, że jakby one zostały na nie skazane dwie, na wyrok ścięcia czy coś tam takiego, ogólnie na śmierć, ale z powodu, że były w ciąży, zostały wypuszczone i to było tak długo odciągane, że jedna po prostu już urodziła po czasie i jakby zostało jej to darowane, a druga do śmierci jakby to było przeciągane u niej, coś tego stylu. I mi się zdaje, czy to nie jest przypadkiem ten błąd, tak? Coś takiego mi się zdaje, czasy się zgadzają, to też były czasy Czarnobrodego, nawet tam był wtedy w tym odcinku już wspominany. And from thence to the place of execution, where you shall be severally hanged by the neck, till you are severally dead, dead, dead. Oh, Ross. May God in his infinite mercy be merciful to each of your souls. We're pregnant. Mówiłem. Do you all hear that? What the devil did she say? They plead their bellies, my lord. Aye, you can't hang a woman quick with child, can ye? Quiet! Quiet! If what you claim is true, then your executions will be stayed, but only until your terms are up. Then I'll be up the duff the next time you come knocking. Remove them! Mówiłem, to jest ten wątek. Tak mi się skojarzyło, tylko zobaczyłem dwie dziewczyny. I chyba wiem, jak się zakończy koniec wątek historii Mary, ale to nie będę spoilerował. Ja się już, nie ukrywając, raz... Walpole?
as dirty and daft a pirate has ever sailed these West Indies. A, Duncan Walpole, ten gość, co ukradliśmy mu tożsamość na starcie gry w pierwszych minutach. And back to the prisons at sundown. And massage his feet if he's aching, shall I? Oi. Stop your twaddle. Co się zdejmuje? Ta, a no widzę sojusznika. Hey! Quiet! Hey! Quiet, you stupid! Co to jest? Czy to nie jest? Good morning, jest? Captain Kenway. I have a gift for you. Do not mistake my purpose here. I have come for Anne and Mary, and you owe me nothing for this. But if you would lend me your aid, I can promise you safe passage from this place. I'll need weapons. You are comfortable with this, I am told. We must hurry. O, asasyn. Kurde, spodziewałem się tego wątku, że to będzie... Znaczy, ja mam wszystko. Nie mam broni palnej typowo. Ale mam strzałki. Dobra, damy sobie radę. Dobra, dam sobie radę, nie jest tragicznie. Gdzie my jesteśmy? Kurde, dlatego znam skądś to miejsce i tu był taki teren. I tu był teren jakby tego. Bo to jest miejsce... Oczywiście nie, nie mogę. To jest więzienie. Chyba jakoś trzeba tędy przejść. A jak to zrobić, to już jest lepsze pytanie. Interloper! Raise the... Nie, o nie, nie. Kurwa, jesteście tak popierdliwi. Tych trzech by się przydało oznaczyć. Zaraz się wpieprzysz na dach. No oczywiście będzie się tu stać 5 godzin, co? Dobra, teraz trzeba SW. Szybko, póki tamto nie przyszedł. Dobra. Teraz drugi. Nie będę mógł go wezwać póki. Będę w tym miał bezpieczną teraz sytuację. Żeby coś poogarniać. Jeszcze nie w końcu bezpieczną, ale jednak. You there! Ja to przepraszam, ale ja nie potrzebuję was. Pierdala ci gościa. Oh,
Cześć, mnie nie irytujcie, to była jeszcze druga. Bokiem, tylko z której strony? To było. Coś to było. Tu było wejście. Weź się bawcie. No tak mówię, weź się bawcie. Ja wam nie przeszkadzam. Ja wiem, czemu jak zawsze muszę uderzyć dwa razy, żeby dobić. Chyba, że wbija ostrze. No to wtedy nie trzeba dwa razy. Muszę się patrzyłem, bo tu chyba przypadkiem patrolowy szedł. No, tam stoi. Okej, idzie. Dobra, ja tam na dół muszę się dostać. Czy ja muszę tędy? Nie muszę. Mogę iść tędy. Na dach. On nikt mnie powinien zauważyć, bynajmniej. To czy zauważy, to już jest inna para kaloszy. Za daleko. Mączywiste. No kur... Dobrze. Nie zdążyłem, abym zabił strażnika bijącego w zboru. Łamanie obrony, dajesz. Można. Dobra, udało się. Dobra. I myślę, że tu byśmy mogli zakończyć, bo jest taki fajny moment. Więc... co? Ej, to byłoby na tyle. Nie byłem Liczku. No, że cześć. Powiedzmy się w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Assassin's Creed 4 Black Flag. Pa, pa.